Wiemy, jaka to była runda dla nas i były momenty bardzo dobre i przydarzały się te słabsze i teraz zapominamy i o tych lepszych, i o tych dobrych i tylko skupiamy się wyłącznie na jutrzejszym spotkaniu i nie wiem jak my to zrobimy, ale po prostu trzeba to wygrać i czy tutaj skończymy ten mecz 9, czy 5 będzie leżało i nie będzie mogło wstać, ale ten mecz trzeba wygrać i zakończyć tą rundę, ten rok miłym akcentem. Patrząc na taki pozytyw, można powiedzieć, że nie wypadniecie z ósemki. Co by się nie stało, to jednak to miejsce w górnej połowie tabeli jest. Natomiast może być też czwarte gdzieś tam, które chyba było odzwierciedlało mimo wszystko tę rundę w waszym wykonaniu. No tak tabela się ułożyła, ale tak mówię, no nas interesuje tylko i wyłącznie kwestia 3 punktów w jutrzejszym spotkaniu i o niczym innym nie chciałbym tutaj mówić, bo tak naprawdę cały sezon było gdzieś tam od spekulacji, od przewidywania wyników, od kalkulowania, które miejsce się zajmie po danym spotkaniu. Teraz tylko i wyłącznie liczą się 3 punkty. Wiemy jak one są nam potrzebne, żeby spokojnie też się przygotowywać w styczniu do następnej rundy i zrobimy wszystko, tak powiedziałem, dzisiaj ostatni trening w tym roku i trzeba się spiąć i pokazać, że to nie jest przypadek, że korona jest tak wysoko i że to były tylko 2 wypadki przy pracy i jutro już takiego wypadku na pewno nie będzie. A ty, Bartek, cierpisz po tych 8 bramkach jako obrońca straconych, bo to jednak zupełnie inaczej było w tych wcześniejszych 18 meczach. Na pewno, no gdzieś tam do pewnego momentu byliśmy jedną z lepszych linii obronnych w lidze, a tutaj 3 mecze i 10 bramek i no nie jest to nic fajnego, ale tak mówię, no błędy się zdarzają. Kwestia jak szybko się wyciągnie z nich wnioski i mam nadzieję, że w ten tydzień dostaliśmy 2 razy po głowie, ale jeszcze 3 raz sobie nie damy i jutro 3 punkty zostaną za wszelką cenę w Kielcach.